Państwa w kolejnym odcinku naszego cyklicznego programu. Duży i mały. Szanowni Państwo, dostrzegli i docenili nas funkcjonariusze lewicowych mediów. Oto efekt ich pracy. Wrócimy do tego tematu pod koniec tego programu. Panie Macieju, co by Pan zrobił w takiej sytuacji, gdyby dom Pańskiego sąsiada nagle stanął w płomieniach? Natychmiast poszedłbym mu z pomocą. A gdyby tak hipotetycznie okazało się, że to Pana sąsiad podpalił swój dom i co więcej, pilnuje, żeby ten dom cały czas płonął? Trudno mi wyobrazić sobie takiego szaleńca, ale no cóż, musiałbym w tym momencie zadbać o to, żeby mój dom nie podpalił się od jego pożaru. Szanowni Państwo, właśnie z taką sytuacją, sytuacją pożaru, który trawi dom i to trawi od dłuższego czasu, mamy do czynienia u naszych wschodnich sąsiadów. Przy czym nasi wschodni sąsiedzi, podobnie jak ten szaleniec, o którym mówił Pan Maciej, dbają o to, aby ten dom cały czas płonął. Od kilku tygodni mamy do czynienia za naszą wschodnią granicą z faszystowską rewoltą. To temat naszego dzisiejszego spotkania. Od dwóch tygodni na terenie Wołynia, Małopolski Wschodniej i Zakarpacia, a więc tuż przy polskiej granicy, trwa rewolta, faszystowska rewolta. Dwa tygodnie temu w rejonie miasta Mukaczewo grupa neofaszystów z prawego sektora starła się z przedstawicielami lokalnych władz, starła się z przedstawicielami lokalnych oligarchów. To było starcie zbrojne, padły ofiary śmiertelne, byli ranni, były zniszczenia. Tak wygląda rzeczywistość we współczesnej Ukrainie w jej zachodniej części. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Mukaczewo jest fantastycznie położonym miejscem przerzutowym, bo bardzo blisko znajduje się granicy węgierskiej, słowackiej, no i oczywiście polskiej. Tutaj praktycznie rzecz biorąc przechodzi jeden z głównych szlaków przerzutu papierosów na zachód, gdzie musicie Państwo sobie uświadomić, a zacytuję to z Akresy.pl, że jeden taki samochodzik to 450 tysięcy euro do ręki, więc sądzę, że chyba warto wybrać się na przejażdżkę samochodem wypchanym papierosami, żeby przywieźć je. Czyli Pańskim zdaniem chodzi tutaj o pieniądze z przemytu. Tak, i konkretnie trzeba sobie tutaj to uświadomić, że te pieniądze z przemytu nie lądują tylko i wyłącznie w kieszeni mafiozów, ale również lokalnych polityków, co wykazały ostatnie wydarzenia. Proszę Państwa, zadajmy sobie jednak pytanie, skąd na Ukrainie wzięli się uzbrojeni bandyci, uzbrojeni neofaszyści? To nie jest przypadek. Nie, to nie jest przypadek. Prawy sektor nawiązuje bezpośrednio do organizacji faszystowskich, które w czasie II wojny światowej powstały na Ukrainie. I proszę pamiętać o tym, że w zeszłorocznym Majdanie zapisał się bardzo szczególnie i wcale nie było go tam mniej niż obecnie. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, że pewne organizacje są po prostu puszczone same sobie i taki faszyzujący organ, no nie sądzę, żeby to był dobry pomysł. Szanowni Państwo, polscy politycy bardzo skrzętnie starali się nie dostrzec na Majdanie organizacji neofaszystowskich, a te organizacje tam były. Mamy tutaj zdjęcie, które obiegło cały świat. Tutaj pan prezes Kaczyński maszeruje ręka w rękę z przedstawicielem jednej właśnie z takich organizacji, z przedstawicielem Swobody. Mamy przedstawicieli także innych polskich partii politycznych, pana Protasiewicza, tutaj również z panem Tiachybukiem, właśnie ze Swobody. Polscy politycy, polskie media skrzętnie przemilczały udział organizacji neofaszystowskich, neobanderowskich właśnie w przewrocie na Majdanie. Jak Państwo widzicie sami, tutaj coraz częściej pojawiają się postacie Stepana Bandery, który został gloryfikowany. Człowiek, który generalnie jest obecnie wybielany przez media i mówi się o nim, że to ojciec założyciel Ukrainy. No, jaki ojciec, takie dziecko, tylko chciałbym zwrócić uwagę na to, że chyba nie do końca jest tak, jak w mediom się wydaje, ponieważ większa część Ukraińców nie chciałaby mieć w rodowodzie faszystów. Bandera był przywódcą zbrodniczej organizacji UPA, która w czasie II wojny światowej współpracowała z hitlerowskimi Niemcami. To właśnie członkowie UPA mają na swoich rękach krew setek tysięcy niewinnych ofiar. Krew setek tysięcy Polaków. Szanowni Państwo, pokażemy teraz kilka drastycznych zdjęć polskich ofiar. To normalni ludzie, normalne rodziny, którzy zostali zabici, zamordowani przez swoich ukraińskich sąsiadów w roku 1943. Zginęło wtedy ponad 100 tysięcy Polaków. Szacunki są różne, 100 tysięcy to ostrożny szacunek. Szanowni Państwo, ostrzegamy, zdjęcia są bardzo drastyczne.
Rzeź Wołyńska i ludobójstwo Polaków na Kresach to tematy, które wciąż ciążą na relacjach polsko-ukraińskich. I będą na nich ciążyć, dopóki strona polska nie doczeka się jasnych deklaracji, nie doczeka się przeprosin, nie doczeka się jednoznacznego odcięcia od tych zbrodniczych aktów. Nie można budować niczego na fałszu, a szczególnie nie można budować jakichkolwiek relacji. Proszę sobie wyobrazić, że budujecie Państwo po raz kolejny relacje z kimś, kto Państwa okłamuje. Takiej możliwości w moim przekonaniu nie ma. I należy wprost powiedzieć, że olbrzymia ilość przelanej polskiej krwi zasługuje na upamiętnienie i w znaczącym stopniu przeprosiny ze strony ukraińskiej. Na szczęście dzięki mrówczej pracy wielu Polaków, Polaków takich jak ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, wiedza o tych sprawach, wiedza o tej trudnej historii coraz szerzej dociera do szerokich mas. Dzięki księdzu możemy dowiedzieć się mnóstwa rzeczy, których do tej pory nie wiedzieliśmy. A przerażające sceny i opisy tego, co tam się działo, mrożą w krew w żyłach po dzień dzisiejszy. Szanowni Państwo, wróćmy jednak do naszego głównego wątku. Faszystowska rewolta jest dla nas ważna przynajmniej z dwóch przyczyn. Po pierwsze, dzieje się tuż przy naszej granicy. A po drugie, nie zapominajmy o tym, że żyją tam tysiące Polaków, których należy i trzeba chronić przed faszystowskimi bandytami. Tysiące to niedopowiedzenie. Żyją tam setki tysięcy, a według niektórych szacunków nawet miliony Polaków. Szanowni Państwo, jest naszym obowiązkiem zadbać o naszych rodaków, którzy zostali za wschodnią granicą. Bierzmy przykład ze znacznie mniejszych Węgier. Węgrzy potrafią zadbać o swoich rodaków. Viktor Orban potrafi zadbać o swoich rodaków za granicą. My jako Polacy mamy moralny obowiązek zatroszczyć się o los tych ludzi. To wstyd, że polski rząd zajmuje się wszystkim innym, tylko nie tym, co bliskie sercu własnego narodu. Musimy pamiętać o tym, że Kresy to jest część dziedzictwa polskiego. Nie chodzi tutaj o rewizję granic, ale o to, żeby ludzie mieniący się Polakami i żyjący w polskich domach czuli się bezpiecznie nawet na Ukrainie. Szanowni Państwo, zapraszamy po krótkiej przerwie. Swego czasu Stalin radził, by oponentów nazywać faszystami lub antysemitami. To miało ich dyskredytować w oczach opinii publicznej. Od tego czasu ten pomysł był wielokrotnie kopiowany. Хорошая robota! Вот герой! Redaktorzy Gazety Wyborczej w zeszły weekend nie wykazali szczególnego zainteresowania chociażby demonstracją kibiców Śląska Wrocław pod domem komunistycznego zbrodniarza Stefana Michnika, skądinąd brata redaktora naczelnego tej gazety. Za to nasz program zainteresował ich wręcz niepomiernie. Do tego stopnia, że postanowili przyłożyć do naszych głów pistolet politycznej poprawności. Tak właśnie chcieliby widzieć nas redaktorzy Gazety Wyborczej, gdyby rządzili w Polsce. Miejmy nadzieję, że do tego nigdy nie dojdzie. Autor tego paszkwila najwyraźniej chciał nam zaszkodzić, ale udało mu się tak sobie. Wystarczy poczytać komentarze, które pojawiły się na stronie Gazety Wyborczej pod tym artykułem. Użytkownik Kamieni Kupa pisze: oj tam, mówi to, co myślą Polacy. Nie ma co się podniecać. Użytkownik Blondyn 3 z kolei: w czym problem? Powiedział konkretnie i do rzeczy, jak jest. Takich wpisów było więcej. Było, gdyż moderator w ramach walki o wolność słowa usunął nieprzychylne redakcji komentarze. My nie usuwamy komentarzy, nawet tych bardzo niesympatycznych. Zachęcamy Państwa do komentowania kolejnych naszych dokonań. Mimowolnie jednak redaktorzy Wyborczej oddali na pewną przysługę. Nasza popularność ciągle wzrasta. Dlatego nie chcielibyśmy zostać niewdzięczni. Może poradzimy coś na spadającą sprzedaż Gazety Wyborczej. Być może zmiana formatu i stopnia użyteczności znacznie wpłynie na poprawę sprzedaży i czytelnictwa. Znaleźliśmy w internecie taką ciekawą propozycję. Dziękujemy Państwu. To już wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Pa! Słuchaj, jesteśmy starsi, bądźmy rozsądniejsi. Może jakiś gest wykonamy taki dobry dla nich. No wypadałoby. Temu tam Rzeczyńskiemu, czy jak on się nazywa. Nie. Dla pana ten międzynarodowy gest przyjaźni. Proszę nie brać sobie tego.